Cześć Rodek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. Dziś została oddana do ruchu droga ekspresowa S6 od węzła Boże Pole Wielkie do węzła Gdynia Wielki Kack, czyli trasa kaszubska. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla kierowców nie tylko z Trójmiasta, ale również i tych, którzy jadą przez Pomorze tranzytem. Otwarty odcinek ma długość około 41 km. Droga posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Cały odcinek był budowany przez trzy firmy: POR, Budimex oraz Polakwa. W ciągu drogi powstały węzły drogowe: Boże Pole Wielkie, Strzebilino, Luzino, Szemut, Koleczkowo, Chwaszczyno oraz Gdynia Wielki Kack. Pomiędzy węzłami Szemut a Koleczkowo po obu stronach są parkingi. Ich nazwa to mopy Kamin. Na razie są to mopy kategorii pierwszej, ale docelowo będą to mopy kategorii trzeciej. Czyli oprócz stacji paliw i restauracji mają tu być zlokalizowane również motele. Od dziś droga ekspresowa S6 wraz z autostradą A6 ma długość 260 km. Obecnie można powiedzieć, że ta trasa składa się z trzech odrębnych części. Część zachodnia prowadzi od granicy polsko-niemieckiej w Kołbaskowie przez Szczecin, Goleniów, Nowogard, Płoty, Kołobrzeg do Koszalina. Część środkowa to 15-kilometrowa południowa obwodnica Słupska. I część trzecia, czyli wschodnia, prowadzi od węzła drogowego Boże Pole Wielkie przez Gdynię, Sopot, Gdańsk do Pruszcza Gdańskiego, gdzie S6 przechodzi w autostradę A1. Pierwszym udostępnionym kierowcom odcinkiem była zbudowana przez Niemcy autostrada z Berlina do węzła Szczecin-Zachód. Otwarto ją w roku 1936. Dwa lata później droga została wydłużona do węzła Rzęśnice. W 1979 oddano odcinek od węzła Rzęśnica do wsi Rurka. Jego standard znacząco odbiegał od tego, do czego dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni na drogach ekspresowych. Skrzyżowania były jednopoziomowe, a koło wsi Klinicka na ekspresówce wyznaczone było przejście dla pieszych. Niemniej, jak na tamte czasy, była to jedna z najnowocześniejszych dróg w kraju. W latach 80. oddano kolejny krótki odcinek od wsi Rurka do Goleniowa, tym razem już z pełnoprawnymi węzłami. Wtedy droga nazywała się E14, obecnie jest to wspólny przebieg S6 z S3. W tym samym okresie rozpoczęto również budowę obwodnicy Trójmiasta. W roku 1977 otwarto wschodnią jezdnię z Gdyni do Pruszcza Gdańskiego. Natomiast jezdnię zachodnią z Gdyni do Straszyna oddano do użytku w 1984. W latach 1996-2001 przeprowadzono remont generalny A6 od granicy polsko-niemieckiej do węzła Podjuchy, a w roku 2007 zakończono remontować sąsiedni fragment do węzła Kijewo. Niestety nie zdecydowano się wtedy na kontynuowanie remontu do węzła Rzęśnica. W związku z tym na wschodnim fragmencie obwodnicy jeszcze przez 10 kolejnych lat musieliśmy korzystać ze zniszczonych po niemieckich płyt. Najdłużej eksploatowany fragment przedwojennej nawierzchni na A6 był użytkowany łącznie przez zawrotny okres 83 lat. W roku 2010 oddano do użytku południową obwodnicę Słupska o długości około 16 km. Droga ma przekrój jednojezdniowy, natomiast fragmenty położone wokół węzłów są dwujezdniowe. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Dzięki temu przy budowie drugiej jezdni nie trzeba będzie ingerować w węzły. W 2011 oddano 9,5 km dwujezdniowej obwodnicy Nowogardu. Na kolejny odcinek S6 trzeba było czekać aż 8 lat. W roku 2019 oddano rekordowo długi odcinek od węzła Goleniów Północ, gdzie S6 oddziela się od S3 przez Kołobrzeg do Koszalina. Długość oddanego wtedy odcinka to aż 108 km. Warto zwrócić uwagę na przebieg drogi na tym odcinku. Nie idzie ona bezmyślnie po starej trasie DK6, lecz odgina się w kierunku wybrzeża. Uważam, że jest to bardzo dobra decyzja. Dzięki temu ekspresówka przejęła nie tylko ruch z DK6, ale również z DK11 między Kołobrzegiem a Koszalinem. Jednocześnie zapewniła zupełnie nowe, komfortowe połączenie Kołobrzegu ze Szczecinem, pomiędzy którymi dawniej nie prowadziła żadna droga krajowa. W 2020 zmodernizowano A6 od węzła Szczecin-Dąbie do węzła Rzęśnica o długości 3,5 km. W tym samym czasie do współczesnych standardów przebudowano także odcinek od węzła Rzęśnica do Goleniowa. Zniknęły jednopoziomowe skrzyżowania, a zamiast przejścia dla pieszych powstała kładka. W czerwcu zakończono trwającą około 4 lat przebudowę węzła Szczecin-Kijewo. Natomiast dziś, jak już wspomniałem, oddano 41 km od węzła Boże Pole Wielkie do węzła Gdynia Wielki Kack.
Brakujące odcinki drogi ekspresowej S6 znajdują się pomiędzy Koszalinem a otwartym dziś węzłem drogowym Boże Pole Wielkie. Ich łączna długość to około 140 km i na całej długości są już podpisane umowy na projekt i budowę. Patrząc od Koszalina, w budowie lub w projektowaniu i budowie są następujące odcinki drogi ekspresowej S6. Obwodnica Koszalina i Sianowa długości 8 km. Oddanie drogi ma nastąpić w sierpniu 2023 roku. Drogę buduje Polbud Pomorze. Następnie od węzła Sianów Wschód do węzła Sławno drogę na długości 23 km wybuduje konsorcjum Kobylarnia i Mirbud. Oddanie do ruchu ma nastąpić w sierpniu 2025 roku. Od węzła Sławno do węzła Słupsk Zachód drogę na długości 23 km wybuduje Stekol. Oddanie do ruchu ma nastąpić również pod koniec 2025 roku. Następnie od węzła Słupsk Zachód niedługo ruszą prace na odcinku około 70 km pomiędzy węzłem drogowym Słupsk Zachód przez Lęborg do miejsca, gdzie dziś została otwarta nowa S6, czyli do węzła drogowego Boże Pole Wielkie. Tak długi odcinek został podzielony łącznie na 5 kontraktów. I zaczynając od Słupska, drogę będą realizowały firmy Strabag, NDI, Aldesa, Intercor oraz Budimex. Oddanie dwujezdniowej drogi S6 ze Słupska do węzła Boże Pole Wielkie ma nastąpić do sierpnia 2025 roku. Pierwszym dużym węzłem na A6 jest Szczecin Klucz. Do autostrady A6, która przebiega równoleżnikowo, dochodzi od południa droga ekspresowa S3 od strony Gorzowa Wielkopolskiego. Węzeł Klucz, mimo że z góry wygląda na bardzo dobrze zaprojektowany, to ma ogromny błąd w postaci łącznic i jednym pasiem w relacji S3, A6 i odwrotnie. Z tego powodu w każdy weekend wakacji tworzą się tutaj ogromne korki. Jak znajdę chwilę, to nagram film, jak dość małym kosztem można spowodować, aby korki tutaj się skończyły. Od tego momentu A6 idzie wspólnym śladem z S3. Kolejnym ważnym węzłem drogowym jest Szczecin-Kijewo. A6 i S3 krzyżuje się tutaj na razie z drogą krajową nr 10, a w przyszłości z drogą ekspresową S10, która będzie prowadziła przez Piłę, Bydgoszcz, Toruń w stronę Warszawy. Przed węzłem Rzęśnica następuje zmiana z A6 na S6, jednak kierowca w żaden sposób tego nie odczuwa. Jedyną zauważalną zmianą jest inny kolor znaków drogowych. Wcześniej był niebieski, a teraz są zielone. Jest to moim zdaniem jeden z wielu przykładów na to, jak bardzo sztuczne jest utrzymywanie podziału na autostrady i drogi ekspresowe w naszym kraju. Kolejny ważny węzeł to Goleniów Północ. S6 odbija tutaj na północny wschód w stronę Kołobrzegu, a S3 prowadzi na północ w stronę Świnoujścia. W przyszłości układ drogowy w tym miejscu się zmieni. Do 2030 roku planowane jest ukończenie drogi ekspresowej S6, czyli północno-zachodniego obejścia Szczecina, zwanego potocznie Zosią. Wtedy omawiany odcinek po wschodniej stronie Szczecina dostanie numer S3, a po zachodniej stronie będzie to numer S6. Kolejny duży węzeł drogowy znajduje się w Koszalinie, a jego nazwa to Bielice. Jest to węzeł typu trójkąt. Na razie nie jest zbyt mocno wykorzystywany, ponieważ zarówno droga S6 na wschód oraz S11 na południe dalej są w budowie. Pod koniec przyszłego roku będzie dało się przejechać z Koszalina w stronę Poznania do miasta Bobolice. Na kolejnym węźle Koszalin Wschód droga S6 się kończy. Tutaj na razie musimy zjechać na DK6. Jeżeli jednak słysząc Koszalin Wschód sądziliście, że znajdujemy się teraz na wschodzie Koszalina, to nie zgadliście. Oczywiście nazwy węzłów nie muszą idealnie odzwierciedlać kierunków geograficznych, lecz to, co się wydarzyło tutaj, to już trochę przesada. Koszalin posiada jeden węzeł, który znajduje się dokładnie na północ od centrum i pozwala dojechać do północnych dzielnic Koszalina. Mimo to węzeł ten nie nazywa się Koszalin Północ, tylko Koszalin Wschód. Za to węzeł leżący niemal dokładnie na wschodniej granicy administracyjnej Koszalina nie będzie nazywał się Koszalin Wschód, lecz Sianów Zachód. Na północny zachód od Koszalina leży węzeł, który mógłby nazywać się chociażby Koszalin Morska, od ulicy, która tu przebiega, lecz nazywa się Koszalin Północ. Planowany był jeszcze węzeł Koszalin Południe, ale był położony 25 km od Koszalina. Na szczęście tutaj zarządca drogi zdecydował się o zmianie nazwy na Kłanino. Na pocieszenie dodam, że przynajmniej węzeł Koszalin Zachód ma nazwę, która nie wprowadza w błąd. Kolejne duże węzły znajdują się już w Trójmieście. Na nowej S6 będzie węzeł Chwaszczyno. Od dziś jedziemy po nim tylko w relacji od strony Słupska w stronę Gdyni i odwrotnie. Natomiast węzeł ma wyprowadzone łącznice w taki sposób, żeby za kilka lat droga S6 mogła się połączyć z drogą S7, która tutaj dojdzie od strony południowo-zachodniej.
będzie to obwodnica metropolitalna. Przebieg S7 omawiałem w filmie, który widzicie w prawym górnym rogu. Kolejny duży węzeł to Gdynia Wielki Kack. Tutaj S6 zostanie poprowadzona od strony właśnie Słupska w stronę Gdańska, natomiast od strony obwodnicy metropolitalnej na północ w stronę węzła Gdynia Chważno i Gdynia Port zostanie poprowadzona droga ekspresowa S7. Ostatnim dużym węzłem drogowym na S6 jest Gdańsk Południe. W tym miejscu droga S6 prowadzi dalej na południe, by za chwilę zmienić nazwę na autostradę A1. W stronę wschodnią poprowadzona jest droga ekspresowa S7 w stronę Warszawy, natomiast od strony zachodniej w przyszłości dojdzie wspomniana obwodnica metropolitalna. Generalna dyrekcja zadecydowała, że przy okazji tego kontraktu istniejąca część węzła ma również zostać przebudowana, a wszystkie kluczowe łącznice będą miały po dwa pasy na całej długości. Jest to dobra decyzja, ponieważ obecny węzeł jest już niewydolny. Co do mopów, nie będę ich szczegółowo opisywał. Wzdłuż A6 i S6, pomiędzy granicą Polski z Niemcami a Koszalinem, jest obecnie 8 par mopów, czyli łącznie 16. Są tu mopy kategorii pierwszej, gdzie jest tylko parking i toaleta. Są oczywiście mopy kategorii drugiej, gdzie dodatkowo są stacje paliw oraz restauracje. Oraz jest też jeden mop kategorii trzeciej, gdzie oprócz stacji paliw i restauracji jest także motel. Pomiędzy Kołbaskowym a Koszalinem na długości 180 km mamy po każdej stronie 8 mopów, czyli leżą one średnio co 22,5 km. Więc jest to wartość trochę gorsza niż ta, jaka wynika z wytycznych projektowania, która mówi, że mopy powinny być co 15-20 km. Na razie nie omawiam mopów pomiędzy Koszalinem a Trójmiastem, bo dopiero powstają. Jedyny jak na razie mop na tym odcinku został oddany do użytku dziś. Jest to para mopów kategorii pierwszej. W przyszłości ma tu być dodatkowo stacja paliw, restauracja oraz motel. To tyle na dziś ode mnie. Tradycyjnie film pomagali mi robić Krzysiek oraz Igor, za co im serdecznie dziękuję. Pozostałe osoby, które pomogły mi w realizacji, m.in. przesłały materiał, wymienione są na znaku drogowym. Ogromne dzięki. Pozdrawiam, Radek.